Zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba, że ma pecha. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daje walczaka, nie zdechlaka, daje Polaka, nie drumlaka, nie grzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Jest agent? Nie ma dzisiaj agenta. Chyba, że ty donosiłeś w latach swojej młodości. Witamy! To jest kolejny odcinek quizu, a dzisiaj mamy gościa specjalnego. Jest z nami Damian Bombol. Cześć. Cześć. Jak cię przedstawić? Witam. Aktor, dziennikarz, komediant czy... Do wyboru do koloru, wiesz, człowiek orkiestra. Nie, no może być, czuję się dziennikarzem sportowym, bo od tego tak naprawdę moja przygoda, moja pasja taka zawodowa się rozwijała. Zaczynałem pracę jako dziennikarz sportowy i wydaje mi się, że cały czas gdzieś jestem blisko tego dziennikarstwa. W ogóle to jest tak szerokie słowo teraz, że tak naprawdę... Każdy z nas to jest dziennikarzem sportowym, tak, Wojtku? No próbujemy. Tak. Wojtek mówi, że nie jest. Ty jesteś bardzo poważnym dziennikarzem. Ty jesteś bardzo poważnym dziennikarzem. Wojtek, ja nie jestem. Wojtku, zabawnie jest od początku. Ja nie jestem żadnym dziennikarzem. Słuchaj, ale wiesz. Redaktor Wojciech Kowalczyk, dzień dobry. Kim jest dziennikarz? Dziennikarz według definicji to jest ktoś, kto zbiera informacje, przetwarza i... dzieli się, tak, z tą informacją, więc ty też, Wojtku, jesteś dziennikarzem. Michniewicz blokowania, to o mnie pisali, że Michniewicz blokuje dziennikarzy i Pawła Paczula, więc wiesz. Nie, no poczekaj, bo teraz wiesz, a ci, co w tej nie pracują na usługach? Tak, to też to jakieś... Nie, wiesz, no. Jak to powiedział kiedyś Grzegorz Braun, jeszcze zanim został posłem, to są funkcjonariusze. Słuchaj, nie mam z tym problemu, nazywaj, definiuj, jak tam uważasz. Bo ostatnio wybiłeś się swoimi parodiami, impresjami, jak to nazywać? Parodie, tak, no to impresje to raczej tak z amerykańskiego, możemy pokazać angielskiego się, języka, śmiało. Wybrałem tę, którą najbardziej lubię, Artura Wichniarka. Kowal, widziałeś? Widziałem. Zobaczmy. Czesław Michniewicz odchodzi z polskiej reprezentacji. Nie ma go. Czesia nie ma i pytanie brzmi, kto następny? I tak sobie myślę, że może bym spróbował. Nie, żartuję oczywiście. Znacie mnie, znacie, że lubię pożartować, ale sytuacja jest poważna, dlatego że trzeba jak najszybciej odbudować polską reputację i to trzeba robić w trymiga. Myślę, że tutaj potrzebny jest ktoś z zagranicy. Tak myślę, gdyż kto z Polski? Nie widzę takiego kandydata. Natomiast poszukać można w Niemczech. Dlaczego w Niemczech? Tam jest wielu wybitnych specjalistów i znacie mnie, ja mogę pomóc. Ale najważniejszy news dnia jest taki, że Czesia, który lubił blokować wszystkich na Twitterze, nie ma i go nie będzie. Pozdrawiam wszystkich. Czy masz jakąś postać, którą najbardziej lubisz parodiować? A która jest najprostsza do parodii? Najprostsza? Mhm. Szczerze? Mateusz Borek. Mateusz Borek. Znaczy,
Nie wiem, to wynika chyba z podobnego jakiegoś tam tembru głosu. Mm-hmm. Potrafię dosyć tak nisko tutaj rozejrzeć się, coś tam podsumować, przywitać. Uplastycznić. Uplastycznić. Dobrze wyglądasz, Wojtku. Dziękuję. A Wojtkowi się przypomniały czasy Kafe Futbol, jak Mati do niego tak mówił. Wojtek, tak. Tak, natomiast... Artur Wichniarek, no to jest jeden z moich ulubionych piłkarzy z dzieciństwa. Ja pamiętam, jak grał w Widzewie, to... Bo jesteś z Łodzi. Jestem z Łodzi. To też rundę wiosenną, chyba to był sezon 98-99, rozegrał z taką szyną, z takim bandażem na przedramieniu. I to był hit na osiedlach, na osiedlu przynajmniej, na którym ja się tam wychowywałem, też trenowałem piłkę, no to też sobie bandażowałem przedramię. To były takie detale. Natomiast też jest charakterystyczny, też tam gdzieś tam potrafi dosyć się specyficznie coś tam zabrać głos. Natomiast, natomiast nie, wracamy. Słuchajcie, no zbierałem się do tego od dłuższego czasu, muszę przyznać. Trochę się bałem tej reakcji Twittera, bo to wiadomo, żmijowisko. Nie, to tu. A zbierałem się, ja wiem, z kilka lat. Jeszcze jak pracowałem w Sport.pl, to chodził mi taki pomysł po głowie i chciałem tak jakby zainteresować innych kolegów naczelnych, ale sam chyba nie byłem co do tego przekonany, więc tak sobie to odkładałem w czasie. No i w końcu chwyciłem za smartfona i mówię, robimy to, no i niech się dzieje, wola nieba. No, no i zażarło. I zażarło i fajnie, fajnie. I to też jest jakąś też dla mnie taką dodatkową motywacją, gdzie jest taka chyba tego przestrzeń. Znaleźliśmy taką jakby, ja przynajmniej czuję, że znalazłem taką niszę, która, na którą było zapotrzebowanie, bo jednak obserwując to, co się dzieje w mediach społecznościowych, w szczególności na Twitterze, jest dużo takich afer, lubimy się tam spędzać czas na tym, jaka tam kolejna gówno burza wybuchła. Natomiast gdzieś tam brakowało trochę takiego luzu, humoru. No wy tutaj w tym programie wprowadzacie sporo tego entertainmentu, jak to mówi Michał Pol, ale na Twitterze chyba tego było mało. A w innych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, czy tam w Anglii, jest Conor Moore, który jest genialnym parodystą. W ogóle Premier League jest niesamowita, tam jest osobowość przy osobowości. Fajnie, gdzieś tam można to parodiować. Jurgen Klopp, inni piłkarze, Gary Neville, Roy Keane, także jest tych sporo. Jest Alforan, fantastyczny parodysta. No i jeszcze chyba taki Darren Farley kiedyś tam coś takiego jak Stevena Gerrarda parodiował. I powiedziałem, dobra, no robimy, no. A Wojtka zrobisz kiedyś? Zrobię Wojtka kiedyś. Zrobię Wojtka, to jest, muszę powiedzieć, że to jest wyzwanie, trenuję ciebie, Wojtku. No, pytanie, jaką wersję? Tutaj. Nie, nie, bardzo wiesz. Żeby... Wkurzoną na cokolwiek w ekstraklasie. Nie, ale od razu ci chcę powiedzieć, że to będzie taka parodia ze smakiem, bez żadnych takich, wiesz, jak to niektórzy w komentarzach lubią podszczypywać, prowokować. Czekam, czekam. Ale będzie spoko, na pewno będzie pan zadowolony. A Wojtek tak. Piela tutaj siedzący, tak? Potrafi Lukasa Podolskiego udawać. No ale ja z Damianem to ja nie chcę. Nie, powiedz coś po Podolskiemu. Ale ja słyszę, a powiedz coś po Podolskiemu. No weź. Wiadomo, tutaj my musimy trenować, tu Górnik Zabrze to jest klub legenda, już nie mamy co prawda trenera Urbana, ale jest trener Gaul. Ja to mi się nie spodobało, bo niektórzy mówili, że tu ja żem go sprowadzał, to klub jest niezależny, że nie to, że Podolski przyjdzie mi świata i będzie tutaj w Górniku mówił, że ten ma być trenerem, ten ma być prezesem, ten ma tyle zarabiać, ten ma tyle wyjeżdżać, nie, no, ja tu jestem grałem w piłkę, ja mogę pomóc, tak jak Łukasz Milik mi mówił z Akademii, ja pomagam, ja tu jestem po to, ale ja się nikomu tutaj nie wchodzę w buty, więc to dziennikarze, media piszecie, krytykujecie często, ale ja to na spokojnie wszystko przyjmuję, Górnik Zabrze, to kocham go za wszystko. Brawo, brawo, brawo. Panie, brawo. Nie, ale najlepsze był. Widzisz, tak... Wojtek, dostałeś doceniony przez profesjonalistów. Nie, naprawdę, super. Ja wczoraj, bo kilka osób mi pisało w komentarzach, że Wojtek Piela wymiata, jeśli chodzi o Podlaskiego, więc sam chciałem cię jakoś tam wygooglować, zjutubować, no ale nie znalazłem, więc cieszę się, że tutaj teraz mogłem być świadkiem tej impresji. Filipa Mladenowicza też udawał kiedyś na tym takim bezdechu, tak. On też ma taki cienki. Nie, no, ale przyznacie, już tak może podsumowując to, że... Jest cała masa w Polsce, w polskiej lidze, jeśli chodzi o nawet nie tylko polską piłkę, ale też o sport ludzi, których tutaj można w jakiś ciekawy, śmieszny sposób pokazać.
To prawda. Charakterystyczni są. Tak. Albo Grzegorz Lato można by. Ale Roberta Lewandowskiego nie potrafię sobie wyobrazić, jak można byłoby sparodiować. To tutaj jakby tutaj jest. Roberta Lewandowskiego mógłby z jednej strony sparodiować każdy, bo każdy mógłby zrobić 8 sekund milczenia. O właśnie, też o tym myślałem, ale to jest takie, ale jak już trzeba by było się odezwać, to już trudno, no bo Robert Lewandowski nie jest tak charakterystyczny. Krychowiak jest taki poprawny, a Krychowiak. Z tym akcentem francuskim, który złapał, jak miał 16 lat. To Krychowiak. Krychowiak jest jednym z najbardziej szczęsnych. Ale Grzegorz Lato kiedyś myślę, że można zrobić parodię, której podstawą będzie spromowanie, powiem uczciwie. Panie redaktorze, powiem uczciwie. Grzegorz Lato? Tak. I tak. Nie było żadnej. Grzegorz Lato się jeszcze pojawi dzisiaj. To jedziemy. Bo zobaczmy kategorię. Właśnie, będziemy grać. Ja wytłumaczę zasady w ogóle, o co tutaj chodzi. A nie tłumacz, to wyjdzie w trakcie. Impresje. Jaka to melodia? Impresja. Hierarchii kościelni w futbolu. Hierarchowie powinieneś dać. Dlaczego hierarchowie? No bo tak się to odmienia. Hierarchowie. Off topic cytaty, rebusy, jeden na jeden blef, sport we filmie. O, fajny. We Wiedniu. Fajny. Piłkarz, aktor, flercista czy dekarz? I teraz tak, Damian. Jak ty wyznaczasz i bierzesz na siebie, to możesz dostać punkt, a jak dajesz na kogoś, to on może utrzymać punkt. No jak nie odpowiesz, to masz minus. To tracisz, tak. Kategoria rebusy. Jest dla wszystkich. To będzie imię i nazwisko, musisz zgadnąć jako pierwszy. Jeden na jeden to wybierasz sobie, z kim. Ale żeby grać. Kto pierwszy, ten lepszy, tak? To... Tak, tak. Okay. Pojawią się dwa zdjęcia i to jest imię i nazwisko osoby związanej z polską piłką. Kto pierwszy powie, ten lepszy. Można próbować, ile się chce. Czy jest Boniek? Tak, ale tylko jeszcze opowiem blef. Pierwsze Bońka. Jeden na jeden to jest wymieniacie sobie coś. Na przykład, nie wiem, byłaby kadra Polski z mundialu tego ostatniego. To wymieniacie sobie po kolei i jak ty uważasz, że on ma rację, nie ma racji, to mówisz blef, ja to sprawdzam. Jeżeli trafiłeś, że on nie ma racji, to dostajesz 2 punkty, ale jeśli on powiedział prawdę, a ty go sprawdziłeś, no to przegrywasz i tracisz punkt. Okej. Okay. I jeszcze jest okay. Karta Boniek. Nie biorę Bońka, bo ostatnio mi dałeś minus. A co to jest karta Boniek? Jak ktoś ma inne pytanie i się nad nim zastanawia, to zanim udzieli odpowiedzi, możesz powiedzieć raz na całą grę Boniek. Jak to zanim udzieli odpowiedzi? Zanim udzieli odpowiedzi... Zanim udzieli odpowiedzi. A tak, ja wtedy powiedziałem Boniek, zanim on udzielił odpowiedzi. On odpowiedział dobrze i mi zabrałeś punkt. No bo na tym to polega. A to nie, no to... Na tym to polega. O to... Jak... To na cholerę ten Boniek. Użyjesz Bońka, w ogóle nie odpowie dobrze, a ty odpowiesz dobrze, to tracisz punkt. Ale jak on źle, a ty dobrze, to dostajesz. Wiesz, Kowal, to jest takie ryzyko, wiesz. No to pierwsze takie ryzyko. Ale wszystko wyjdzie, kurczę, w praniu. Przypominam, że partnera naszego quizu jest jak zawsze KFC. Rejestrujcie się, zamawiajcie z linku, który znajduje się w opisie tego filmu. Zamawiajcie, a teraz oglądajcie i Damian, zaczynasz, bo jesteś naszym gościem specjalnym. Kategoria i kto ma odpowiadać? Wybieram kategorię. Mhm. No to poproszę sport we filmie. Sport we filmie dla? Dla Wojtka. Dla Wojtka Kowalczyka. Tę kategorię przygotował Michał Kołkowski. Zobacz, sport we filmie. Stała współpraca też. Nie, to nie jest kategoria. Czy, dobre pytanie. Ale proste. Dobre pytanie. Mogłem na ale tę kategorię ja wymyśliłem, on inną wymyślił. Ale co jest? Się. Który piłkarz nie grał w ucieczce do zwycięstwa? Nie grał. Kazimierz Dejna, Werner Roth, John Wark, Mike O'Connell. Ja powiem szczerze, może teraz się skompromituję, ale poza Kazimierzem Dejną to nie znam żadnego z tych ludzi. Ja też. No właśnie, ja też. Uff, to dobrze. No wiesz, że jesteśmy tu. Wiesz, bo tam, byli, tam grał Pele, Osvaldo, Ardiles. No ale no to wiesz, to tak wzięli ale tak. Widzisz, grali Bobby też inni. Moore, tak? Też grał? Bobby Moore chyba, nie wiem, chyba tak. Chyba tak. Na pewno grał Sylwester Stallone. Sylwester Stallone tak, na bramce. I pamiętam, jak przywieźli właśnie Kazimierza Dejnę, co potrzebowali posiłku z obozu ze Słowianami. I tacy wychudzeni przyjechali, nie? Ale kapitalny film. No to tutaj to jest, wiesz, zobacz, jak Bońkami rzucają. Nie no, chcemy ci dać, że się wykazał, wiesz. A nie no. Sam z Gianluką Paliłką, ba. Ale ten, patrz, dobrze, że tu nie dałeś Bońka jako w odpowiedzi, bo ktoś by rzucił Bońkiem i byś uznał, że to odpowiada już. Jaka tutaj teraz, co tutaj mógł ustawić?
w odpowiedziach, czy Paweł przemieniał, czy Kołek coś robił, czy to poszedł tak, ten grał. Nie, to nie jest kategoria od Kołka. Inna będzie od Kołka. Ja się pomyliłem. Ale to dobrze, ten grał, ostatni nie grał, tak pewnie zrobiłeś. No nie, muszę taki chyba iść, bo to tak, co mi to i tak daje, nie wiem, czy B, czy C, czy D. To tak zrobię, że wrzuciłeś tych, co grali, a tamten czwarty nie grał i tak, żeś tak pisnął, bo szybko przygotowałeś i na tej zasadzie odpowiedź D. Czegoś się nauczył Roki przez te lata. Mike O'Connor. Tak jest! Ależ! Wymyśliłem. Ale cię rozjechał tym tokiem rozumowania, Pablo. Ojej. Kowal dzisiaj wstał dobrą nogą. Nie, no ale ruszyło. Chciałem ci powiedzieć, tak właśnie brałem pod uwagę, że musiał szybko to przygotowywać, bo jeszcze wczoraj jak do mnie wydzwaniał, to zdychał, także wiesz. Nie wiem, co robiliście w czwartek, ale... Znaczy wiem, co robiliście. Pytania powstawały? Po Fame MMA usiadłem tak po północy do nich. Ale są dobre, moim zdaniem. Wyznaczasz. No dobrze. To tutaj zrobimy. Sprawdzimy słuchalność Damiana, jak ten. Uważaj, to jest... Ale co to jest? Jaka to melodia? Musisz zgadnąć. Po jednej nutce, tak? Nie. Czasem może być cała piosenka Posłuchaj, bo to Paweł konstruował. Paweł śpiewał. Śpiewał. To jest piosenka Paweł, okay. To są mnie niezapomniane chwile. Może być jakakolwiek piosenka. Ty da jak organy brzmi. Dwa razy chyba puścili. Co to za piosenka? Teraz z bisem było. Pamiętajcie, że macie Bońka. Tak, ja odpowie. Pamiętamy. Będzie minus. A można jak powie, że nie wie, albo coś? Czy nie? Czyli nie ma szans na żadne koło ratunkowe, żadnej podpowiedzi nie ma. Nie. No to, że to taka wokaliza, to... To jest łatwe chyba. A wy wiecie? Nie. Boniek! O, coś wie. Nie wiem, czy wiem, ale tak mi zaszło. Ale wciąż odpowiada Damian. Tak. Na okay. Końcu... Nie tak, że ci zabiera. Nie wiem, czy tak się dobrze słuchałem, może nie to. Bogu Rodzica. Kowal? My czterej pancerni. Też nie? Obaj nie macie racji. Pokonamy falę. Nie mów, że to jest ten utwór z 2004 roku. Tak jest. Ja. Pokonamy falę. No i dupa z Bońka. Zbuduje brzeg. Tak jest. Miłości. No to jest ten Kowal minus jeden, Damian minus jeden, Kowal nie, wyznaczy. To jest bez, nie, to jest pod wrażeniem jest. No dobra. Ojej. Bez szans. Kowal wyznacza. Ojejku. Dla Wojtka Pielidy. Piłkarz, florecista, lekarz, co tam jest, kuźba, dekarz. Może Adam Małysz gdzieś będzie dekarz. Piłkarz, aktor, florecista. Piłkarz, aktor, florecista czy dekarz? Powiem szczerze. Panie redaktorze. Powiem uczciwie. Nie chciałem wziąć Henka Kasperczaka, bo bym powiedzieli, że kolegę zatrudnił. No nie wiem, czy tak... Znałem się, czy to, co na dole białe, to jest kołnierzyk od koszuli, czy to jest element stroju florecisty. Ma może dekarza. A może dekarza. A może to był jakiś aktor, który grał florecista, albo... Albo aktor, który grał dekarza. Albo tak. Albo dekarz, który udawał aktora. Albo dekarz, który zaczął się parać floretem. A może my po prostu błądzimy i to jest jakiś piłkarz, który ma takie koszulki z kołnierzem, tak jak Manchester United. Możliwe. Jak dobrze. Cantona kiedyś. Albo to jest piłkarz, który się przebrano na floret. Dobra, strzelam. Line to jest florecista. Dobrze, to jest florecista. Ale nie wiem. Brawo, Wojtek, brawo. Wyznaczasz. Dobrze. To off-topic cytaty dla Mateusza Janiaka. I tej kategorii wymyślił Michał Kołkowski. Kto jest autorem cytatu? Dwa razy nie można człowieka zabić. Józef Stalin, Janusz Tracz,
Jacek Kwiatkowski z rodziny zastępczej, Józef Mengele, Waldemar Jaroszy. Ten, co mi tu, tamten co miał, nie miał co robić w domu? Co za kategoria? Wskaż autora cytatu. O dziwo, nie znam akurat tego cytatu. Ale waham się między Stalinem a Traczem. Tak, jakoś okay. Tak. Jacek Kwiatkowski to jest Franceski, nie? Tak? Tak. Franceski, nie, to nie. To nie. Mengele chyba nie udzielał wywiadów, żeby cytaty się zachowały. Jaroszy, nie wiem, nie pamiętam, który to jest Jaroszy. Dobra, niech to będzie Janusz Tracz. Ostatecznie? Tak. Definitywnie? To jest błędna odpowiedź, ponieważ autorem cytatu "Dwa razy nie można człowieka zabić" jest popularny i sympatyczny Jacek Kwiatkowski. A jednak. No cóż. Tracisz punkt. Ale... Zobaczmy, jak wygląda tabela. Czyli tak. Jak rozmawiał ze Śliniakiem, tak? Nie mam pojęcia. 9, 9, 9, 10. 9, 9, 9. Ten numer to kłopoty. Nie, to ten to nie, to czy w sumie też, ale to z innym. Wyznaczysz. Zależy kiedy. To. Raczej 999 powinno uzdrawiać, ale dobra, tak na marginesie. To niech będzie. Myślę, że Kowal się ucieszy na pewno z tego. Hierarchii kościelni w futbolu. Hierarchii kościelni w kościele. Dla mnie? Tak. Ja pierniczę. W jakim klubie zakończył karierę Jakub Biskup? W Bałtyku Gdynia, w Arce Gdynia, w Gdyni Gdańsk, w Oruni Gdańsk. Tak, że będzie, jakiemu klubowi kibicował Stanisław Dziwisz? A, nie wiadomo, B, nie wiadomo, ale pewnie tak jak Jan Paweł II. Tak. Pamiętam, że w UKS-ie grał. Stanisław Dziwisz? Nie, chyba nie. Ale też blisko tutaj hierarchii kościelnej. No tak, biskup, tak. Biskup, biskup, Jakub Biskup. A jesteś pewien, Władek, gdy się mówi hierarchowie? Tak mi się wydaje. Już widzisz, już tak mi się wydaje. Do końca kuizu mi przyzna rację. Nie, no ale tak nie brzmi to po prostu hierarchii. No dobrze, spójrzmy, co tutaj mogłoby być. Co tu za kluby? No nie poszedłbym po tropie jakimś takim, że jednak sobie jeszcze popykał na poziomie niskim, tylko problem w tym, że poza Arką wszyscy poziom niski, kuźwa. Oj. No na pewno gdzieś sobie jeszcze pykał tam, badali mu tam pensję jakąś. No. Na pewno w którymś z tych czterech zespołów. No ale nie warto. Ja bym tak od razu odrzucił, bo za wysoko, zresztą tak nie kojarzę. No chyba, że to... No dobrze, to teraz tak. Kowalczyk, jesteś on fire. No trochę ta... Analiza. Najbardziej mi pasuje Bałtyk Gdynia, ale nie wiem dlaczego. To można było skończyć, to ten, to jest, co to jest teraz? Teraz jest trzecia, tak? Liga? Bałtyk, tak. Gadania też jest teraz trzecia. A, to... Chyba liderem trzeciej. Chcesz mi podpowiedzieć, że to Orunia, bo tam jest ósma czy siódma? Nie, nie wiem, nie wiem w ogóle, czy Orunia to prawdziwy klub. Dobra, ale nie będę długo myślał, bo i tak nie wiem. Bałtyk Gdynia, a. Kowal, dzisiaj jesteś na gazie. Brawo. Tak jest. Kowal, ja wiedziałem, że z tematów kościelnych. Idziesz na rekord. Sprawdzi. Wyznaczysz. A teraz dla odmiany coś dla wszystkich. Zwariowane rebusy, kuźwa, paczula. I rebusy. Kto pierwszy, ten lepszy, tak? Tak, no, tylko... Dowolna liczba prób. I to jest piłkarz, tak? Tak. Krzysztof Zimnoch? Nie. Ojejku. Kowal, wiesz, kto to ten z prawej? Tak, ale chyba, co to z lewej? No. Z lewej to jest jakiś Melchior albo Baltazar może. A właśnie ten, nawiązując do twojego pierwszego pytania. Polityk, dziennikarz, kto? Komentator? Radiowie, co? Jak byśmy tak go scharakteryzowali? Tak. Łodzianin. Łodzianin, na pewno, tak, Łodzianin. Co, aż tak nie śledzę, on chyba też teraz jest, poszedł w politykę, tak? Tak, tak. A jest w parlamencie, czy gdzie? No tak, tak, posłem. Zmierzamy do nikąd. Nie wiemy, co jest na tej lewej stronie. To. No nie mogłem jeszcze powiedzieć. Jeszcze nie? To jest taki gość, ten po lewej. No.
Dobrze, że gość. Sam sobie wygooglował. Dobrze, że to jest gość, nie? Bo ja myślałem, że to jest gościu. To jest człowiek, który czegoś nie miał. Na przykład dużo ma tego Mateusz Morawiecki obecnie. Okej. Okay. Wiem, kto to jest, ale nie wiem. A ten gość po lewej tego nie miał. To jest król angielski Jan bez ziemi? Tak. Morawiecki ma dużo ziemi. No tak. Czyli Jan Zimoch. Wygrałem. Nie, ale dobrze, to jest Jan bez ziemi, Wojtek, faktycznie. Tak, to jest Jan bez ziemi? Ten po lewej. A razem? Jan Zimnoch. Jan bez... Jan Tomaszewski. Jan Tomaszewski, oczywiście. Plus jeden Wojtek. Po imieniu trzeba było. To jest. Popularny Tomek. No. No tak. Już wiesz, Damian, że jak to jest bardzo... Tak. Bardzo mądre jest to tak. W najlepszym wydaniu. Ale jest jakaś, słuchajcie, jakiś limit, taka granica wstydu, żeby tak zakończyć ten program? Najniżej chyba było minus 2 punkty. Ale to było to dużo odejmowanych. Damian? Tak, to miał? Było po minus 2, minus 3 chyba coś. Nie wiem, i wtedy się dostaje śmietnik. Ale zdarzyło się, że ktoś nie odpowiedział na nic? Możliwe, no. Dobra, chciałem się uspokoić po prostu. Spokojnie. Ale teraz nie, na coś odpowiesz na pewno. Niemniej wyznacza Wojtek. Mhm. Dobrze, to niech będzie... Impresje? Mhm. Dla Damiana jako eksperta impresji. Najpierw posłuchajmy impresji, a potem się pojawi pytanie. Ale teraz się będzie działo. Sądzę, że trener Santosz to bądź co bądź doskonały wybór pana prezesa Czarka Kuleszy. Takie jest moje zdanie, mam do niego prawo. Czarek Kulesza raz jeszcze potwierdził swoje doświadczenie jako prawda działacza, które po części zaczerpnął również ze swojej przygody bądź co bądź piłkarskiej. Ja sam pamiętam 1988 rok, kiedy mieliśmy okazję zmierzyć się z Jagiellonią Białystok, dowodzoną wtedy bądź co bądź przez Rysia Karalusa, mojego prawda serdecznego przyjaciela, wspaniałego prawda edukatora młodzieży podlaskiej i nie tylko. Ja podówczas miałem zaszczyt i przyjemność prowadzić pierwszy zespół Legii, bądź co Warszawa i właśnie w meczu przeciwko nam Czarek Kulesza przeprowadził doskonałą akcję lewą stroną boiska, zakończoną świetną centrą. Dośrodkowania nie przeciął wtedy Paweł Janas, też skądinąd później doskonały, prawda, szkoleniowiec, także i reprezentacja Polski. A w efekcie Jarosław Michalewicz 10, może 11 metrów po długim słupku zdobył bramkę na wagę zwycięstwa dla Jagiellonii. Ale taka jest właśnie piłka, że charakter zwycięzców wykuwa się bądź co bądź w kuźni porażek, czego sam, prawda, doświadczyłem w Legii, sięgając z nią później po puchar i super puchar Polski. I pytanie, w którym roku postać z nagrania zdobyła Puchar Polski z Legią? Można no się nie. Ale złośliwie. Kuźwa, brak Bońka. Ale nie ma ABCD, nie? Nie. Ale możesz się rok pomylić. A impresję? Tak, o rok jeden. No nie, no impresję ale... przygotował jak zawsze niezawodny Michał Kukos. Ale... Dobra, ja ryzykuję Bońkiem. Bońek. Dobrze. No. Ale jeszcze... Ale teraz ja, tak? Tak, jeszcze tak. Bo potem dopiero skonfrontujemy. Jak powiesz dobrze teraz właśnie, to ja już nie mam potem Bońka i jeszcze stracę punkt chyba pewnie, tak? Dodatkowo. Dobrze, no to... strzelam. '89. Strzelił dokładnie chyba, tak? Dokładnie, 89, tak. Brawo. Yeah! Pozdrawiam pana Andrzeja Strejlała, wybitną. Ja tam trochę trzeba było, wiesz, Damiana tutaj zmobilizować. Tak, dziękuję, naprawdę dziękuję, tak. Żubik. Damian dostaje punkt, bo wygrał tego Bońka, a Wojtek traci. Tam była przecież podpowiedź. Jaka podpowiedź była? No tam leciał przecież ten czytany był w 88 roku. Nie, ale ja już się wyłączyłem wtedy. W tym sezonie, nie? Zrobić parodię Andrzeja Strejlała, to takie moje ukryte marzenie, natomiast... Jak ocenisz kolegę? Znakomicie to, bądź co bądź, troszeczkę bym taki, dał też taki nacisk, akcent na świat. Bądź co bądź. Ale to jest... Ale słuchajcie, możemy chwilkę się zatrzymać przy panu Andrzeju? No to jest przecież, no to jest gigant. To jest intelektualny dla mnie absolutny mistrz. 82 lata, 83 chyba w tym roku. Taka forma. Ja miałem z nim przyjemność porozmawiać przed świętami Bożego Narodzenia właśnie w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie na co dzień pracuję. I to jest legenda WF-u, ale te jego
wspomnienia, anegdoty, to w jaki sposób one funkcjonują. Tutaj tak, już mi tak na koniec, jeszcze 5 minut, ja muszę iść, bo mam na Bielanach, mam spotkanie, obiad, także kolejny przedświąteczny. Mówię, no być takim Andrzejem w wieku 82 lat, to jest dla mnie taki, no fakt, takie życiowe marzenie, życiowy cel, bo bardzo, bardzo szanuję i życzę wszystkiego dobrego, dużo zdrowia dla pana Andrzeja. To fakt, że trzyma się, powiem ci, że wygląda i nigdy w życiu nie... Ale no też ta forma intelektu. A to co? A ty z trenerem Strylem pracowałeś, nie? Tak. No przecież ale... debiutowałem w reprezentacji. No właśnie. Palił dwie ramy dziennie. A no, i to trzy może nawet. A teraz nie pali? Nie, już nie, już tam nie pali. Mówi zero alkoholu, chyba że nie, na święta kieliszek słynnej miodówki. I dwa kieliszki wystarczy, żeby zakończyć święta w zdrowiu, w spokoju. Tak też tłumaczył nam. Wiesz, trener Strajlał ma to do siebie, że wiesz, nawet na święta no nie może za dużo wypić, bo cały czas gada. ale żona rządzi w domu. I opowiada, wiesz, on jest tak nieprawdopodobny. Właśnie te jego minuty, on pamięta minutę. Tak. Dlaczego, po co zagrałeś tak, a nie inaczej, że mogłeś to w drugą stronę. A 40 lat później tak wie, pamięta tamtą akcję, nie? No, jestem pod wrażeniem, super. Czyli Damian wyznacza teraz. Ja wyznaczam. To tutaj. Jakie mamy kategorie? Bo chyba... czekaj, impresje były, tak? I tu już rozumiem, że już nie wracamy, tak? Tak, no są cztery, ale możesz powtarzać, bo jest po cztery z każdej kategorii. Tak, no ja kocham sport, kocham film, no to lecimy jeszcze raz. Sport w filmie. We filmie. We tak? filmie, sport we filmie. Dla kogo? Dla siebie czy...? Dla tutaj mojego kolegi po lewej stronie, Wojtek. Mhm. Tak, pan numer jeden. Pan numer jeden. Pan numer sport dwa. We filmie. Sport z we jakim filmie. Numerem grał Santiago Muniz? Filmu Gol 2 w Realu Madryt. 10, 30, 69, 18. Chciałem zwrócić uwagę, że jest błąd, bo po pierwsze jest piłka nożna tutaj, a nie sport, a po drugie jest w filmie, a nie we filmie. No, więc nie wiem w ogóle... Skandaliczna ta plansza. Co ty robisz, ale zastanów się. Proszę to już na karp późnej godziny. Na karp, dobrze. Z jakim numerem grał Santiago Muniz? Kurczę. Chyba 30, B się wydaje. Tak jest, 30. Bo chyba Gavin Harris miał 29. Coś się tak kojarzy. I niestety nie dokończyli tej historii, bo gol 3 był jakimś bagnem. Tak, coś niby Alana nie mówiła, wyjaśniło się, co z tą jego żoną, bo ona była w ciąży, a on ją zdradził z taką tam dziennikareczką i była afera. Bo mu trochę soduwa odbiła w tym Realu. Ale poznał swojego brata i potem już było fajnie. Wyznaczasz. Sorry za spoilery. Ale... Ktoś chciał właśnie sobie odpalić. Nie, już wszystko wie. Ale oprócz tego jest wiele innych ciekawych tam historii, warto zajrzeć. No dobrze, to weźmy... Jaką to melodię dla Maty Geniek? Proszę bardzo. Posłuchaj, Mateusz. Nie wiem, jakie to jest, to jest. Nic naprawdę, nic nie pomoże. Tak, to co? To, uznam ci. Moja i twoja nadzieja. A, to z powodzi, tak? Czyli jesteśmy w temat, taki temat wodny. Tak. Tak. Ale nie... Żywiołowy w każdym razie. To było nagrane z okazji tej powodzi w 97 roku tak. W Wrocławiu. No. Okay. Szczerze mówiąc, nie zwróciłem na to uwagi, że się że dwa razy z rzędu jest o powodzi. I następna ale... piosenka to będzie ciągle pada. Albo deszczowa tak. Wyznaczasz. Dobra, to może spróbujmy rebusy jeszcze. Proszę bardzo, rebusy. No tego hierarchę kościelnego po lewej znam. Kowal, kojarzysz? John Paul Adams. Związany z polską piłką. Kowal po lewej to papież Polak. Wiem, bo na ostatnim quizie zrobiłeś... Wojciech Kowalczyk był quizem. Nie wiem, czy pamiętasz. Nie wiem, pamiętam. No i też był. To samo zdjęcie. Jerzy Brzęczek. Nie. Kurde. Ale dobry trop. Znaczy zły trop, ale dobrze pomyślany. Myślałem, że papież. Dobry trop, czyli co, że jakiś... Dobry to, bo piłkarza trafił.
Nie, bo dobrze byłoby to pomyślane, bo Bręczek miał ksywę papież, a ten gość to wujek jakiś tam. Jakiś tam wujek. Wujek z rodzinki Adamsów. Okej, daj mi pół punkta za dobrze pomyślaną odpowiedź. Tak jest. Pół punkta dla Wojtka Pieli. A, trzeba wyszarpać. Trzeba się szarpać o swoje. Odpowiem, że jest to trener. Trener? Mhm. Jan Żurek. Nie. A ten drugi to podobny do Jana Żurka. Nie, no, zdecydowanie. Ten w czarnym. Teraz mam ochotę na Żurek właściwie. A wiemy co słychać u trenera Żurka? No, chyba żyje. W Górniku zawsze chyba pracujesz, tak? Mhm. Jan Żurek zawsze pracuje w Górniku. Tak. Żurek zdarzy się na Śląsku. Wraz kiedyś chyba wyjechał, gdzieś niedaleko. To jest trener, który pracował w Polsce i za granicą. O! O. No to... Nie. Niewielu. To jest trener, który pracował z Kowalem. Z Kowalem? To jest Kowal. Co? Janusz Wójcik? Janusz Wójcik. Bo Jan, Paweł II. Wujek. I wujo, Wójcik. Półtora punktu aż zbierałeś na tym. Na Jerzy Brzecz i Janusza Wójcików. Tak. Na dwóch ludziach, którzy współpracowali z Kowalem. Tak. Przy stole. Nie, też Brzęczek chyba mniej. A ty masz jeszcze Kowalowy kontakt z Jurkiem Brzęczkiem? No, nie wiem, znaczy no, przez WhatsAppa. Damian, może Brzęczka byś zrobił? On nie mówi reprezentacja, on mówi repentacja. Reprezentacja? Repentacja na pewno gdzieś tam... moment, gdzieś tam... Szkoda, tak? Bo jak wygrywamy, to wiadomo, to Lewandowski, tak? To dobry, zły? A jak przegrywamy, to tylko... To wina trenera, tak? Tak nie powinno tak być. Rozgrzewam się, ale trener, a ty, dziękuję. Zapisuję na swoją listę. Tak jest. Ale to jest tylko pamiętaj reprezentację, to jest kluczowe ciekawe. Na pewno dokuczali Kubie, to prawda? Powiedziałem stop i mnie wyrzucili. Dobra. Dobra, Kowal, off topic cytaty. Czy Kowal potrzyma w fantastyczną passę? Nie, bo to jest ten wymus kołka, tak? Mm-hmm. Tak. Wskaż autora cytatu. Noś nawet dziada, póki ci z dupy nie spada. Marian Paździoch, Gianni Versace, Karol Krawczyk, Tadeusz Hadziuk, Ewa Minga. Tylko wal możesz to zgadnąć. Tak, bo kurwa, jeżeli obejrzałem to na jak prosto, to musisz powiedzieć Bońka. Tak? Tylko, że wtedy jak Kowal odpowie dobrze, to ty stracisz. Dobra, odpowiadam. Dobra, Boniek. Aha, ja i tak odpowiem, ale nie wiem, czy dobrze. To mi idealnie pasuje. Ja wiem, że to musiało być za łatwe. No to są... Rancho to nie widziałem ani jednego odcinka, także nie strzelę tutaj. Miodowe lata oglądałem, Świat kiepskich to już w ogóle chyba wszystko, prawie, znaczy może nie wszystkie, ale to mi pasuje. No, noś nawet dziada, póki ci stopy nie spada. No i pewnie do Fertka Kiepskiego taki Paździoch mógłby coś piznąć takiego, nie? No to... Dobra, odpowiedź A, Paździoch. Dobrze! Marian Paździoch. Myślałem, że Wojtku pójdziesz bardziej ten, nie w takie... Nie no, to jest akurat... Kowal to jest znany koneser. No biorę serial, kuźwa, polski tam. To jest rekord Kowala życiowy, 3 z rzędu dobre odpowiedzi. Ale forma, nie, że była jedna jakaś, nie tego. Wojtek dostaje punkt, a Damian traci punkt. Tylko Bońka ma już chyba tylko Mateusz, tak? Tak. Okej, okay. Wyznaczę Wojtek. No dobrze. Damian, to masz tego piłkarza, dekarza, florecistę i co tam kuźwa jeszcze wymyślono, bo nie widzę za naszymi plecami. Lecimy. To proste. Wiadomo, to jest piłkarz Marcin Wachowicz. No, tak jest.
Mamy Bartka Karwana, Nitka i Ławę, Marcina Wachowicza. Gola w derbach strzelił. Nie widziałem dekarza z taką... Arka najlepszy skład w Polsce ma. Dekarza z taką fryzurą nie widziałem. Marcin Wachowicz, tak jest. Wyznacza Damian. Wyznacza Damian. Ja mogę na siebie? Tak, bo możesz. Nie, ale nie będziemy tutaj. No to lecimy... No nie było dawno tych hierarchów. Albo hierarchii. Tutaj dawaj. Na mojego Mateusz. Amigo. Mati. Dawaj. Który piłkarz istnieje? Jan Proboszcz, Antoni Prałat, Roman Papież, Jerzy Wikary. To proste akurat. Antoni Prałat. Tak jest. A gdzie gra? W trzeciej lidze gdzieś chyba. Tak jest. Jakieś tam pogoni. Cię lidzę. Ale przed chwilą widziałem, że zerkałeś na 90 minut. Tam. Szukałeś już jakiejś trzeciej ligi? Nie, no. Skarb kibica. Pisał Mateusz Antoni Prałat i mu wyskoczył Prałat ziemi warmińskiej. Antoni Majewski. Polonia Środa Wielkopolska. No. Więc być może trzecia liga, nie wiem. Trzecia. Polonia Środa to trzecia. Wyznaczasz. To teraz może... Zaryzykuję. Na siebie piłkarz, aktor, florecista czy dekarz? Proszę bardzo. Bułka z masłem. To jest florecista, bo on często toczy boje z Kamilem Stochem, przynajmniej patrząc na zeszły sezon. Ale to już teraz nie. Sparodiować Adama Małysza też ciężko. Nie, no ciężko. To jest jakieś podchwytliwe, kurwa. Nie tam podchwytliwe, no kurwa. Trzymy kciuki, ale tak mi się tak kojarzy, tylko z takich, a to... No też Adam Małysz taki nie jest też charakterystyczny. Nie jest, właśnie. A poruszę Tajnera by było. Co zabrakło ci skoczka narciarskiego, kuźwa? Gorąco wierzymy, że... Nasi skoczkowie pełnią oczekiwania. No jak, no co? No przecież, co mam powiedzieć? Małysz nie jest. No wiesz, tak kiedyś skakał teraz. Co, jakie są no nadzieje? Jestem zszokowany milczeniem. No. Ja tak się tak. Kurwa, on ma tylko bońka, nie? No. Co, wy jeszcze nie odpowiedzieliście? No, no, nie, 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 czy wiem, kto to jest, ale nie wiem. Nie wiem to. On szuka, aż mu się wyświetli, że to skoczek narciarski. Nie, no przecież z tego tylko mogę wybierać. Nie mogę powiedzieć, że to jest skoczek narciarski. No, nie. To piłkarz, aktor, florecista czy dekarz? Aktor. No, nie wiem. To jest dekarz. Dekarz. To jest dekarz. Skończył szkołę. Jest kurwa, nie wiedziałem. Jest a nie pamiętasz, na Onecie zawsze pisali w komentarzach, stary dekarz się skończył. Gdyby chciał kończyć karierę, tak? Adam Małysz już miał właśnie... Już miał kończyć karierę, ale wtedy Apollonius Steiner został trenerem skoczków. Nie. I on go wyciągnął. Tak. Znikąd, z niebytu. Ale żeś to dodał ciała. Także masakra. To jest historia na film. Nie, no to. Tak jest. Historia na film. Że nie odpowiedziałem do pytania, tak, zgadzam się. Nie, to był wstęp do tego filmu, że są ludzie w Polsce, którzy nie wiedzą o tym, że Adam Małysz w 99 roku prawie został dekarzem w firmie Blacho Tripex. Nieopodal. Damian wyznaczył. Tudzież, tak? Tych. Nie, ja. Dlaczego? Bo ja na siebie wyznaczyłem przecież. Aha, okej. Okay. A to już nie masz na siebie. Wiem, że nie mogę. Się skompromitowałem. Mógłbym ci wszystkie punkty zabrać. To se wziąłeś dekarza. Jedyna opcja, żeby tu powiedzieć dekarz, właśnie podejrzewam, że przepadła. Off topic cytaty dla Wojtka. Mnie interesuje prawo. Mnie nie interesuje prawo, mnie interesuje sprawiedliwość. Stanisław Anioł z Alternatywy 4, Adolf Hitler, Kacper Boski, Frania Maj, prezes Andrzej Kozłowski. A to jest dla mnie, tak? Czy dla Kowala? Nie, dla ciebie. Dobra. Chyba tak? Dla Wojtka, no. Ciebie, to bym powiedział kogo. Mnie nie interesuje prawo, nie interesuje sprawiedliwość. No powiem szczerze, że mi to pasuje do Stanisława Anioła bardzo. Takie właśnie troszeczkę zawadiacko chytre cytaty, które pokazują, że coś nie, ale coś tak. Na naszej ulicy świeci dziś słońce i tak dalej. Dlatego odpowiedź A. To błędna odpowiedź. Właśnie, słuchaj, to musi... Kiepscy, nie? To, znaczy nie wiem kto, ale Prawo i Sprawiedliwość, ktoś takie hasła rzuca już... Jak... No ta, w sumie Nowoczesne. No właśnie, raczej nie istniała ta partia wtedy. No, ale pierwsza myśl zawsze najlepsza, chyba że nie. Mnie nie interesuje prawo, mnie interesuje sprawiedliwość. Są to słowa Adolfa Hitlera. O. No, to bardzo Nowoczesne, rzeczywiście. Grubo, no, czasie. Grubo. No, aż tak daleko nie chciałem zagłębiać się. Co, znowu on? Aha.
Dobra, to teraz zostały jeszcze cytaty, czy już nie? Tak, jeden. To dla Kowala. Okej. Okay. Zakończmy to. Lepsza krwista kaszanka niż anemiczna koleżanka. Arnold Boczek, Hannibal Lecter, Jeffrey Dahmer, Roman Kidler, Jędrula Kosuń. Roman, o nie mówię. Ściągnę was do mojego poziomu zaraz. Lepsza krwista kaszanka niż anemiczna koleżanka. Pasowałby Boczek, ale co on tam może wiedzieć o koleżankach? Nie, podpowiadajmy. Tak, właśnie tutaj krwista kaszaneczka, tak. Ale z koleżankami to nie miał do czynienia. Ale ten przygłupi Kidler też kuźwa, to mógł ten. To mógł takie tam koleżanki miał na tym kuźwatym. Balet mongolski. Na koleżanka tam. Balet mongolski Arnold, tak. Dobra, odpowiedź D. And he scores from downtown. Dobrze. Co za forma tego gracza. Prawdopodobnie. Dobrze. Roman Kidler. Bardzo. Już słyszałem ten cytat. Głosem właśnie doktora Kidlera. Może ci Kołek te pytania wysłał wcześniej, słuchaj, że się dogadali na boku. Agentem jestem. Akurat to jest miazga, słuchajcie, nie? Jesteśmy rozjechani. Strzelam w te seriale, które oglądałem. Kowal dzisiaj robi co z nami samo, co z Palisterem w 90. To jest. Nadajemy. Zobaczmy punktację. Właśnie. To ja na odpowiadam. Ta legendarna forma Kowala się przyjęła. Tak, bo ja cały czas utrzymuję, chujba. No. No ale to już utrzymanie punktów w tym quizie to często tak. Duża rzecz już. Dobrze. To ta kategoria się skończyła? Tak. No dobrze, to teraz spróbujmy coś innego. Damian, dawaj. A poczekaj, nie, poczekaj. Damian, to był czekaj. Nie. To może. Impresje dla Damiana. Na Damiana, proszę bardzo. I głośno. I think Fernando Santos is a great manager. What he achieved with Portugal is fantastic. European champion, Nations League champion, big competitions, big achievements. But if you ask me who the greatest Portugal manager of all time is, I can't say Santos. Remember who is European champion with Porto, which no one in the media predicted. Who is European champion with Inter? Think. Which no journalist predicted as well. Who won title in England with Chelsea after 50 years? Who brought back Real Madrid to glory? Europa League title with Manchester United? Conference League title with Roma? I know that in the media there is a campaign against myself, but respect, man. Respect, respect. Respect. I pytanie, respect. Real Madrid, Chelsea, Manchester United. Uszeregły kluby postaci od największej liczby meczów jako menadżer do najmniejszej. No to sytuacja jest bardzo prosta. I think that first of all will be Chelsea, Real Madrid i Manchester United. Good. Good. Obrigado. Very, obrigado. Very, obrigado. Very well. Eu sou Josa. This quiz. I think. Nie, ale słuchajcie, ja tak rzucam. Myślicie, że impresje, parodie zagranicznych trenerów przyjęłyby się u nas? Tak, nas jakby to spolszczyć. Tak jak Mourinho by się przyjął. A Klopp? Pewnie też. Klopp, który komentuje. Klopp, który komentuje. Ale Kloppa sparodiować. Mieć korona. Wiesz, Kloppa sparodiować to, bo Klopp to głównie siedzi. I się śmieje. Albo mówi, że Liverpool nie potrzebuje transferów, kiedy jest dziura po bombie w środku pola. To tak też można sparodiować. Yes, for sure, but we are the best, yeah, for sure. This is Anfield, yeah. You'll never walk alone. Yo, sure. Łukasz Podolski czy Jurgen Klopp? Regards. Nie, no ale dobry. Dobrze. Może nie, się przyjąć. Ale może się przyjąć, tak? Dobra. Ale bardziej właśnie... Kowal będzie hitem. Co? Kowal?
Kowal? Ja myślę, żeby się Paulo Sousa przyjął. W tamtych czasach, jak pracował, to też łatwo go było parodiować. Tak, no, zawsze wie. Thank you for the question. Nawet Paweł przecież parodiował zawsze Circulation of the Ball. Yes, thank you for the question. It's very important. It's very important. Yes. Taki. No. Oj, Paulo, Paulo. Bajeran. Co ty zrobiłeś? Thank you for the question. Thank you for the question. Wyznaczam. Tak jest. Wyznaczam. Dobra, to na siebie. Poproszę te cytaty. Nie ma już. Nie ma. A, nie ma już, sorry. Ja się pogubiłem w tym wszystkim. No to sport we filmie. Sport we filmie. Który aktor w filmie Być jak Kazimierz Dejna mówi? Oh, yeah. U mnie się zapierdala, kto mnie zapierdala, kto mnie nie zapierdala, ten nie gra. U mnie się, synku, tak zapierdala, że nigdzie się tak nie zapierdala. Zbigniew Buczkowski, Michał Piela, Paweł Wawrzycki, Lech Dybik. Nie oglądałem tego filmu, ale potrafię sobie wyobrazić, że fantastycznie by te słowa pasowały do mimiki sobowtóra Fernando Santosza, czyli pana Lecha Dyblika. Jest to odpowiedź błędna, a ty miałeś Bolika. Miałem, ale jak już zaczął odpowiadać, to było nieuczciwe. Nie? No, za szybko, tak? Michał Piela. Michał Piela? Michał Piela. Tak. Miałem Bońka, ale to nieuczciwe. No nic. Nazwistnik Wojtka. Bo jak powiedział, że to sobowtór Fernando Santosza, to już wiedziałem, że nie wie, więc to byłoby nie fair. A ja wolę dostać po ryju, ale zgodnie. Ale dziękuję, dziękuję. Mogłeś mnie też tutaj, wiesz. Ale to i tak byś stracił punkt. Tak byś stracił punkt. Tak. Tylko ja bym się skończył. Niemniej wyznaczasz dalej, tylko nie masz już na siebie. Dobra, nie na siebie, czyli Wojtku. A co? Co? Jaka kategoria? Jeszcze nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Co my tam mamy? Blef, tak? Mhm. A to wtedy będziesz... mamy pojedynek między sobą. Tak, pojedynek? No to tak. Lecimy, dawaj, no. Pojedynek. Bardzo dobrze. Pojedynek na kluby, który prowadził Jan Żurek. O Jezu. I zaczyna Wojtek Piela. I chodzi tu o to, że wiesz, że jak na przykład uważasz, że Wojtek się pomylił, to ty musisz powiedzieć, że on blefuje i wtedy to sprawdzamy, a nie, że... No właśnie, czyli Wojtek... Czyli na przykład jak powiedział Legia Warszawa, ty mówisz blef, no i potem Paweł sprawdza, że to jest nieprawda, to ty wygrywasz, a ja przegrywam. Tak, bo... dobra. Ale jeśli sprawdzisz... A jak ty nie powiesz blefu, czyli uznasz, że kurde, może tę Legię prowadził i gdybyś przyjechał dalej, no to jakby wtedy to przepada, nie? Ale jeśli sprawdzisz i on faktycznie tę Legię prowadził, to przegrywasz. Tak. Dobra, rozumiem. Dobra. To... zaczyna Wojtek, ma więcej punktów. Odra Wodzisław. Prowadził. To mówisz ty... Dobra, dobra. Widzę Fuć. Blef. To jest złe sprawdzenie. A, no tak. Prowadził widzę Fuć. Ale się dałeś Fuć. Jak Damian mówił, że... Oczywiście, że się dałem, no ale słuchaj, no to... Mów się, w tym quizie się o to chodzi, żeby czasem zrobić się debile. No. W 2000 roku prowadził widzę Łódź. Nie wiem, czy z sukcesami, czy bez. Nie. Wiem ale nie było sukcesów. Nie było sukcesów. Co była? Wiem natomiast, że Damian dostaje punkty 2, a Wojciech 1 traci. I Damian dalej wyznacza. Gramy dalej, tak? Tak jest. Tak jest. Wyznaczam. Wyznaczam Wojtka, Kowala i tutaj poprosimy, no sprawdzimy ten słuch. O kurde. Jaka to melodia? Tylko już osłuchany. Można tak razem być tam ze sobą? Tak jest! Wow. Nie, to jest niemożliwe. Co tu jest za dyspozycja? Ale to jest... To chyba to słońce dzisiejsze, które wylazło w końcu po miesiącu czasu w Warszawie. Ale miał witaminka D i proszę, jakie od razu efekty. Co za forma. Nieprawda. Znaczysz. Jakoś tak luźnie się czuję, jak nie ma Rokiego, wiesz? Bez stresu. Może ty przejmiesz jego rolę wygrywania wszystkiego? Nie, bo to oznacza, że musiałbym być dosyć często, a wiesz... A będziesz. A będziesz. No dobra, to teraz tak. Została ta muzyka jeszcze? Jeden, no. Jeden, tak? Jedziesz, Mati. Drugi raz. Ale no i mind. Cię głuchy jestem. Ale to jest, to może być łatwe, ale nie dam Pieli, bo Piela jest ten agresywny tam w tabeli. Wiesz, dostał minusy teraz. Nie mogę tak.
czasu chyba. Co to kuźwa? Może jeszcze raz? Dajmy jeszcze raz. Dajcie głośniej. Daj, bo ja też tutaj przeszkadzaliśmy trochę. Ugo Rodzica. Nie, Marcin Rozynek, Siłacz. To jest Siłacz. To jest Siłacz. Spójrz, wystawy śmiech. A po co się pytasz, jak to chyba, to chyba on nagrywał, to chyba wie, co nagrywał. No dobra, czyli mamy... Nieważne, kto wybiera odpowiedź, ważne, kto je ustala. Kto liczy punkty, proszę. Tak. A liczy Krzychu. Melodię już mamy z głowy, tak? Tak jest. No dobrze, czyli teraz... Czy jest kościół jeszcze? Oczywiście. No dajmy temu najbardziej tutaj świętemu Wojciechowi Pieli. To kolejna kompromitacja zaraz. Więcej sportu to książka w formie wywiadu z Janem Pawłem II, mamy to. Stanisławem Dziwiszem, Ali Akczą, Tadeuszem Gosłowskim. Mamy to. Chciałem pozdrowić z tego miejsca naszego serdecznego kolegę Bartka Szczęściaka, pseudonim Mietczyński, tak, który nagrywał recenzję tego spalkowitego działania tak dawno, przy której bardzo dobrze się bawiłem. Ja się znakomicie bawiłem. Jest taki moment w tym filmie, jak on mówi na głos, że tę książkę napisał ktoś, kto to on powiedział? No Grzegorz Milko z tym, z kimś, Grzegorz Milko na pewno przeprowadzał ten wywiad, albo jeszcze jakiś drugi dzień. Tak, ale ten gość, ten drugi wygląda tak śmiesznie, że jak ktoś tam. A, Grzegorz Milko i Filip Surma, o, przepraszam. Tak, który powiedział, Keanu Reeves coś takiego powiedział. A no może. To było znakomite, pozdrawiam Mietkę oczywiście. Odpowiedź B, Stanisław Dziwisz. Tak jest, Stanisław Dziwisz, nie Ali Akcze, jak się okazuje. Nie, to ta Ali Akcze. Jak zacząłeś pozdrawiać naszego kolegę, to się bałem, że to są pozdrowienia kierowane do Ali Akcze. Słuchaj, no. Mateusz, nie wiem, czy ty boisz się śmiać, bo to ciebie mylili z Ali Makczą czasami pewnie w szczecińskich parkach różnych, no, tak kiedyś rozmawialiśmy. Co? Strzelałeś do papieża, czy co? Nie, no podobny. Tak, jest, proch na rękach miałem i... On jest podobny do Ali Akczy? Nie, no do ludzi z tamtego rejonu geograficznego trochę, no. Nigdy nie pomyślałem. No dobrze, no Paweł, Turcja, ty na szczęście Turcja. Tak nie myślisz, ale są tacy ludzie w Szczecinie, którzy tak myśleli, no. Okej. Okay. Dobrze, że się wyrwałeś z tego środowiska, jesteś z nami. Tak. Europejczykami. Wyznaczę, Wojtek. Dobra. To weźmy rebusy. Rebus, proszę bardzo. Mateusz Borek? Nie. Dłoń czy co? Rana? Dłoń. Albo rana. Jakieś oparzenie to jest. To jakieś wysokiego stopnia. Panowie, to proste. Nie, no to jest... Ojciec Mateusz. Nie. Panowie. Jakaś... Bądź co bądź. Bądź co bądź. No nie, znaczy, no nie wiem. Znasz tego piłkarza? No to jest Mateo Darmian ten po lewej, ale to niewiele mi tu daje. Mm-hmm. Ten człowiek? Jakby to... Powiem tak, Rocky by wiedział. A. Wiedział. Co kuźwa ta dłoń oznacza? Nie mam pojęcia. Panowie, no to jest Mateo Darmian, tak? No i co? Ale ta dłoń co? No wiem, że to Mateo Darmian, ale nie wiem, co to znaczy dłoń. Wypieprzył się jakiś pijany kół, no dobra, na chodniku i se wziął te, zamazał jakimś. A powiedział tego rebusa jest człowiek, który... Okej. Okay. Ma wiele twarzy. Damian Bąbol. Tak jest, brawo. Czyli to jest Bąbel. Tak. No Bąbel, abyś... Bąbel, który może być Bąbolem. Mnie się wydaje, że jakbyś w internecie nie musiał dużo grzebać, ale znalazłbyś Bąbel, a nie żeś zasrał Bąbla. No miał Bąble na ręce ten gość. No, no to tam, były Bąble, no tak. Bąble, no właśnie oparzenie, byłem blisko. Patrz, to były Bąble od oparzenia. Bąbel inaczej wygląda. Zamazałeś jakimś białym tym...
Ale już pod Armianie się mogłeś. Poza tym zawsze jak jest gość specjalny w kuzie, to jest w jednym rebusie, dlatego powiedziałem, że Roki by wiedział. Dobra. Roki miał to rozkminione. Teraz piłkarz na siebie. Super. Piłkarz, dekarz. Poproszę tę grafikę na pamiątkę, jeśli... Dobrze. Wdrukujemy ci. Piłkarz, aktor, aktor, florecista czy dekarz? Aktor. Aktor? Aktor. No. Źle, dekarz. Dwa razy dekarz? Tak. To nie wiesz, że jest na tym? Z dachem. Nie, już uznałem, że jest wiele. Jezus Maria, chyba na fatalny w tej kategorii. Chyba na dachu był? Tak, no układał płytki na dachu, no dekarz. No. Zobaczmy klasyfikację, jak Kowal wszystkim uciekł, bo to... A uciekł, jak ja cały czas utrzymuję punkty. No ale właśnie dlatego uciekasz. Zobacz. Co tu się dzieje, Wąski? Jesteś liderem. Ale emocje. Rebusy. Janek Mateusz wyznacza. Ostatni rebus. Kończ karierę dekarzu, tak powiem. Ostatni rebus? Tak, mam kosę z dekarzami w takim razie. Grzegorz Lato. Grzegorz Krychowiak. Mielcarski, Grzegorz Mielcarski. Tak jest, Grzegorz Mielcarski. Damian dostaje punkt i tym samym wysuwa się na prowadzenie. Nie wierzę. A wjeżdżamy już na ostatnią prostą. Chociaż kategoria 1 na 1 pewnie wszystko może zmienić. Co tam zostało jeszcze? Impresje zostały. Hierarchii kościelne w futbolu. Jaka to melodia? 1 na 1. Sport we filmie. To dużo. I kto? Ja wyznaczam? Tak, tak. No to Mati. Ale co? Wyznaczam, zmierzy 1 na 1. 1 na 1. Tak. Czy zmierzysz się z Matim? W porządku. A, pojedynek na dobra. Filmy, w których grał Tomasz Karolak i zaczyna Damian. O kuźwa. Ladies. Testosteron. Kurwa, tutaj to bym poległ totalnie. Prawda. A nie, ty jakby... Właśnie, bo ja nie kumam tego. Sorry, jest ja tak, że... Mówicie na zmianę. Na zmianę. No. Ty mówisz sprawdzasz... ladies, jak ja uznaję, że to prawda, to mówię kolejny film. I ty wtedy, tak. jak uznajesz, że to prawda, to mówisz kolejny film i dopiero jak... Dopiero uznajemy, jak uznasz, że on cię blefuje, to wtedy mówisz, tylko sprawdzam. Aha. Szukasz oszustwa. Tak. Aha. A tak aha. To wymieniasz się nawzajem. Nie rób tego tak, dobra. Jak ja. No rozumiem, dobra, bo się tutaj zamotałem. Okej, okay. Teraz ja znowu. Tak. Mhm. Ciało. Listy do M. tak bym poszedł. Ciacho. Listy do M 2. No, właśnie tak bym poszedł. A może się, wiesz, zapędzić. Hmm. Na przykład nie wiem, ile było części. Nie? Widziałem 3. Kogel, Mogel 4. Listy do M3. Wyjazd integracyjny. Listy do M4. Zaraz, będę musiał myśleć. Kryptonim Polska. Listy do M5. A to już ostatni. Bezlitosny. Ja bym ci nie pozwolił, bo bym ci to zabrał. Nie, szedłem z tobą. Tak. No. A może nie grał w któryś, ja nie wiem. Gra we wszystkich. Jakby nie grał, to by nie nakręcili. Mhm. Śniadanie do łóżka. Mhm. A Damian, swoją drogą. Ty masz, też masz swoją stronę na Filmwebie. Tak. Miałem taką... Super przygodę i przyjemność zagrać w kilku serialach, ale też w jednym filmie. Na kilka sekund się pojawiam, słuchajcie, na dużym ekranie. Śmierć Zygielbojma, film taki, który był w ubiegłym roku w kinach. Jaki? Śmierć Zygielbojma, historia o Szmulu Zygielbojmie, takim byłym polityku, aktywiście. Taka dosyć dramatyczna historia człowieka, który w imię protestu przeciwko Holokaustowi, przeciwko temu, co się działo w Polsce, chciał nagłośnić, chciał zrobić wszystko, żeby Zachód się dowiedział, jakie tutaj straszne rzeczy dzieją się w Polsce w trakcie II wojny światowej. No, nikt go nie słuchał, jego głos nie przebijał się, pełnił samobójstwa.
Natomiast w tym filmie pojawiam się w pierwszej scenie na dosłownie 8 sekund i słuchajcie, znalazłem się na plakacie tego filmu. Także to jest tak zwane właśnie, to jest mieć swoje 5 minut. Tak, tak, ale nie wiedziałem, że tak się wydarzy. Grałeś też klienta w Na dobre i na złe? Grałem też klienta na dobre. Rannego w Na sygnale? Tak jest. Dziennikarza w Zamarzenia? Tak. Ratownika w Echo Serca? I znów dziennikarza w Barwach Szczęścia? Tak jest. Słuchaj, masz tylko dwie oceny, nie? Zagłosujesz, dasz tam? Tak, właśnie chcę to zrobić, bo ja mam film Weba. Będę miał trzecią ocenę. Tak, tylko nie można chyba. Och, Karol 2. Dam ci 10 za rolę klienta na dobre i na złe. Dobra, to była taka naprawdę, tam trzeba było, wiesz, trochę kaskaderskie umiejętności były. Tak, i też prośba do widzów, oceniajcie wysoko Damiana na Filmwebie, żeby go tam wbić w rankingu między Antonego Hopkinsa a znacie Kevina Spacey'ego. Otóż to, wiecie jakie są, to jest trudna branża, potrzebne są jakieś też tak plecy, producenci zwracają też uwagę na zasięgi. Tak jest, Karol 2, blef. O Karol 2? Nie pamiętam, ale już uznałem, że wszędzie grał. Sprawdzam. Tomasz? Nie, ale tam poczekaj, jaką rolę, jako kogo? Nie wiem, jakąś poboczną. Mi się wydaje, że nie grał. Nie. Ponieważ w Och, Karol grał ten. Gadamczyk, ale to główną rolę. Ale nie, tak. Ale tam później też. Och, Karol 2, tak? Och. To jest niesamowite. Nie ma. Chociaż ma na imię Karola, który powinien go wziąć. Na imię ma? Mati traci punkt, a Damian dostaje 2. I już jest z przodu. Zobaczmy punktację, jeśli możemy. Ale blefowałem z tym. I nie. Ja minus. Tak, minus dla Matiego, a 2 dla Damiana. Czy to już jest po? Nie. Nie, bo miał chyba ja było. Tak mało punktów ma Damian? Nie, mi się udaje. Miałem 7. Nie, miałem 10 przed chwilą. Co jest Damian? 11 Damian. Ale Damian dobrze odpowiedział. Ale Damian wygrał teraz. Powinno być 12-5. 12-6, bo minus 1 jest. Ty? A minus Mati 1. Przegrał, o. A Damian wygrał. Oj, jak o! Dobrze, że to, a nie z jakiejś strony, wiecie. Fu. Damian wyznacza. Wyznaczam. No tutaj nasz Nestor, który tak fantastycznie zaczął. Wojtek. I Wojtek zmierzy się z... Skoro tak jesteśmy w tym świecie filmowym, to jeszcze raz, sport we filmie. Która aktorka grała w filmie Podkręć jak Beckham? Jennifer Aniston, Keira Knightley, Demi Moore, Julia Wieniawa. Boniek. Ryzykownie. No ale co mi zostało? Kowal na pewno to zaraz, wiesz, szurnie. Podkręć jak Beckham. Naprawdę taki film był? No, znany. Kurwa, nie oglądam takich. To ja już wiem, że dobrze odpowiesz. Ja już wiem, że... Podkręć jak Beckham. No, nie wiem, jaka jest tak. No, czy mi słuchaj, no to... No, gdzie Demi Moore z tymi swoimi? Przecież ona... No, co ona... Znaczy, grać mogła, no, ale to... W striptizie grała. Tak, to wiem, właśnie nawet w tym, jak on tam w ten taki poszła do wojska raz, jak on to też... G.I. Jane. A tak, to jest fajne. Ale dobra, zostawmy. Dobra. Podkręć jak Beckham. Co to za produkcja, kuźwa? Jak amerykańska? To Jennifer Aniston. B. Keira Knightley. A, widzisz. Tak jest, Keira Knightley. Bo to jest brytyjsko-indyjska produkcja. Tak. Plus punkt dla Mateusza, minus dla Kowala, który wypada ze swojej kapitalnej pasy, ale ona przejdzie do historii, Kowal. O tym się będzie pisało i mówiło w tramwajach. Ja nie oglądam takich filmów. Co zostało jeszcze? Ty wyznaczasz. No wiem, co zostało. Jaka impresje? To melodia? Jaka to melodia jeszcze? Impresje dwa razy. Nie, już nie ma. Dwa razy jeden na jeden. I to wszystko? No to... Może... I hierarchii w kościele, proszę. Impresje na Damiana. To już trzecie jego. Trzecie impresje? Tak. No, tak, ja kocham impresje. Posłuchajmy.
Uważam, że sytuacja reprezentacji Polski jest fatalna. Dlaczego? No dlatego, że czego potrzebuje w tej chwili reprezentacja Polski, to jest trener na lata, który wreszcie postawi na młodych zawodników. No chyste, panie, nie możemy cały czas grać Krychowiakiem i Glikiem. No, z całym szacunkiem dla moich młodszych kolegów, bo to wspaniali piłkarze, ale ich czas po prostu minął. Tak jak kiedyś minął mój czas, a zaczął się czas Józka Mujralczyka. To jest normalne. W piłce to jest normalne. Mamy bardzo zdolnych, młodych zawodników. Polską młodzież, wspaniałą polską młodzież, która jest w tej chwili tłamszona, powtarzam, tłamszona przez grupę, powiedzmy to sobie wprost, na emerytów. Tylko jak pan trener sam ma się zabrać za rozbijanie tej szajki, jeszcze raz powiem, tej szajki, która trzęsie teraz reprezentacją Polski, skoro on sam ma prawie 70 lat. Nie róbmy sobie, jak to się mówi, jaj z pogrzebu. I pytanie. Miałem przynajmniej dwa zespoły, która prowadziła postać z nagrania. Które prowadziła? Postać z nagrania, no. Miał epizod trenerski. Miał epizod. Ten człowiek. No to... Epizod, no jak dwa zespoły. No to ja bym tutaj... Na pewno ŁKS Łódź. Tak jest. I przez chwilę też, jeśli dobrze pamiętam, był trenerem Widzewa Łódź. Tak jest, bardzo dobrze. ŁKS, króciutko, bo króciutko, ale... Widzew i krótko trener bramkarzy w kadrze. O, to się musiał dziać. Bogata, Jan bogata, Tomaszewski, bogata kariera. Tomek. Tak, bo on w tym Widzewie, bo w ŁKS-ie trenerem był tam parę dni. Dwa, trzy, jeden mecz, mhm. Jeden mecz prowadził, w, zdaje się, w Częstochowie z Rakowem. Tak, i już w przerwie się podał do dymisji chyba. Tak. Coś takiego było. Zastąpił skrzywdzonego wówczas przez właściciela ŁKS-u Antoniego Ptaka, Ryszarda Polaka. Tak, Ryszard Polak został zwolniony, ale krótko, niedługo później wrócił. Kopcił, pamiętam, przy ławce? Kopcił i chyba no, czuł, że to nie jest to miejsce, to nie jest ten jego świat. Tomasz Łapiński chyba nim powiedział, najgorszy trener, jakiego prowadził. Bo on coś takiego miał? Że on kazał piłkarzom ze wślizgu doszrodkowywać na treningu. Ze wślizgu? Tak, to był chyba on, nie? Komukol. Nie wiem, coś takiego było. Koncentruję się na tym, ktoś tutaj epokę lodowcową nam robi. Za chwilę będą ją Szeron tutaj na brwiach i ten klima? Coś, chyba klima tutaj nam zasuwa, a już powiem ci ten. Dawaj, przyspieszaj, bo zamarzniemy. No. W szwetrze siedzisz. Ja będę chory, kuźwa. Jan Tomaszewski. No. Legenda. No to Wojtek. Wyznaczamy dla Wojtka... No, dajmy tego, piłkarz, florecista. Nie ma. A co zostało? Hierarchowie, hierarchii, impresje, jeden na jeden. No to impresje też tutaj znakomicie poradziłeś sobie z Podolskim. Może będzie Lukas Podolski. Może będzie coś z Podolskiego. No, dawajcie, jedymy. Jedymy dusz. Panie redaktorze, powiem uczciwie. Przełożyliście szacunku dla trenera Ferdinando Santosza. Ja sam nie znam. Jednak przypomnę, powiem panu, kto prowadził reprezentację Polski, kiedy myśmy byli w trójce najlepszych drużyn świata. Powiem panu szczerze. Kazimierz Górski, powiem panu. Antek Piechniczek, powiem uczciwie. A ostatnie sukcesy też były odnoszone, powiem panu, panie redaktorze, z Adamem Nawałką, który dobrze to wszystko poukładał. Doświadczenia z obcym trenerem już mamy, bo był Ben Hacker. Jak to się skończyło, powiem panu, to chyba pan pamięta, panie redaktorze. Ja zresztą wtedy też zrobiłem błąd, powiem panu uczciwie. Mogłem lepiej go tam przedzwonić, powiem panu, teraz od razu iść do telewizji i go zwalniać. Tak. Mogłem przedzwonić. Powiem panu szczerze, zobaczmy pytanie. Powiem panu uczciwie. Uczciwie. Jakim klubie postać z nagrania zakończyła karierę piłkarską? Oj. Wiem, że w Meksyku był Grzegorz Lato przez pewien czas swojej kariery w takim klubie Atlante, ale nie wiem, czy później jeszcze gdzieś wrócił do Europy, czy nie. Chyba też miał jakiś taki epizod w Belgii, z tego co kojarzę. Nie, dobra, Atlante powiem, w Meksyku. Tak jest, Atlantę. Brawo. No, widzisz, no tam strzał. Ale tam strasznie z honorami był witany, podobno po latach, jak kiedyś pojechał z wizytą duszpasterską, to go zaprosili do parlamentu meksykańskiego. Nawet tam się okazało, że jeden poseł chodził na jego mecze i powiedział gracias. Także tak. Ale wydaje mi się, że impresja Grzegorza Laty najlepsza. No też, tak, to prawda, ale... Ale też nie łatwa postać do parodiowania.
No niełatwo, chociaż ma te ale swoje. Kusz, no. Ale, kusz, ale, ale kusząca, kusząca. Ma te swoje, ale, ale ten Andrzej Strejlo, myślę, że też był dobrze tutaj, tak. Na początku już wygrał. Ma talent, Michał, niewątpliwie. A ty jak zapodajesz tę imprezę, jak czytasz, nie masz ochoty się troszeczkę tak przeobrazić? Da, nadać temu takiego. A to jeszcze... ja. A kto to? Michał Kołkowski. Tak? To nie no. Ty? Myślałem, że to ty. Nie. Aha. Ja nie umiem. Oj. Znaczy, ale... umiesz, ale po prostu głęboko skrywasz ten swój talent. Ale, ale... musisz wyzwolić. Ja mam tak trochę tylko Krychowiaka. A, tu, a zaprezentujesz? Ale trochę się wstydzę. Ale chcecie, słuchajcie, do której kamery? Chcecie zobaczyć, jak Paczul nam robi Krychowiaka? Chcemy. Chcemy? Nie, ale może to uradować jednak, Wojtek, jak myślisz? Uwaga, Krychowiak. To jest ten moment. Krychowiak. Ale to zrób to, ja ci powiem, że to jest Krychowiak czy Radowicz. Lecisz. Mi się wydaje, że to nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. No, trzeba patrzeć na całą reprezentację i jest teraz moda na krytykowanie Krychowiaka i mi się wydaje, że ja będę grał, aż mnie trener przestanie powoływać, a nie z całym szacunkiem dziennikarzy. No bez, bez potencjał, jest czuć tutaj ten tak, ja chciałbym trochę poświęcić, ale... Brawo. Dziękuję. Ale patrz, ale to też się tak wydaje, nie? Że czasami tak na pierwszy słuch jakiś, że tak ktoś łatwy, nie? Mhm. Ale jak przychodzi co do czego, gdzieś tam uruchamiamy wyobraźnię i gdzieś tam próbujemy nadać temu jakąś przybliżony głos, no to już się pojawiają schody. Mhm. Ja tak miałem z Piotrem Żyłą. Wydawało mi się, że to samograj. Po prostu biorę go jako jednego z pierwszych i lecimy, tak? Ale to jest taka wariacja, to jest taki żywioł, że no tutaj jeszcze pracy dużo trzeba wykonać, żeby to właśnie było adekwatne do oryginału. No, oczywiście. Najfajniejsze są te postacie, które mają takie swoje słowa wytrychy. No tak. Jak powiem lato, uczciwie. Można się temu zaczepić, można, tak? Można się nimi zawsze tam podratować, że powiem uczciwie. Znacie albo, mnie. Zdajemy sobie albo jakieś takie swoje gesty, tak jak Zybi Boniek, tak, że... Ta. Mamy lamo, amo, zamo, tutaj my lubimy dyskutować. Wyłącz tą zimę, kuźwa. Ja nie umiem. Przekręć, ja zostało ostatnie pytanie chyba, tak? Nie, dwa pytania zostały. Dwa razy jeden zaraz, zaraz co miesiąc, zostało? Zaraz miesiąc hierarchowie. Dwa blefy, jeden hierarchowie, no. A mogę szybko klasyfikację? Może. Zobaczyć, czy jeszcze o coś mam walczyć w ogóle tu, czy... Da radę. No to musiałbym na siebie hierarchów i potem z Damianem próbować jeden na jeden. No to dawajcie hierarchów. Zobaczymy. Który klub istnieje? Huragan Proboszczów, Zamiecia Księży, Jazda Wikary, Gołoleć Prałaty. Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby to, że taka miejscowość Prałaty mogłaby istnieć, to jestem w stanie pomyśleć, żeby klub nazwać Gołoleć. To już trochę mniej. No Jazda Wikary, Zamiecia Księży, to jakoś w ogóle mi to nie leży, ale zaraz może okaże się, jest klub Jazda Wikary w klasie B na przykład Płońsk. Ten Huragan Proboszczów chociaż, no to... Dobra, Huragan Proboszczów. Tak jest, Huragan Proboszczów istnieje, brawo. Czyli proboszczowie zostali wymieceni ze swojej parafii. Dostałeś punkt? Jeden na jeden dostał dwa razy. Jeden na jeden z Damianem. Mhm. Poprosimy. O kurde. Na bohaterów Starego Testamentu. No. Ja się skompromituję, bo ja tak wbrew pozorom nie słuchałem nigdy uważnie za bardzo. A czemu wbrew pozorom? No, bo Kowal kiedyś powiedział w tym pójdzie, że ja tu się wydaje być najbardziej katolicki. A. Tu się łatwo pomylić. No właśnie. Ta. Można a kto zaczyna? Popieprzyć z nowym. Damian, bo ma więcej punktów. Ja zaczynam. Mhm. Dawid. Szaweł. Blef. Też mi się tak wydawało, szczerze mówiąc. Bo Szaweł to Paweł z Nowego, tak? No, ale to wtedy był Szawłem może. Trzeba powiedzieć Goliat, jak powiedział Dawid. Dobra, że się pomylę, no to przecież tak już wiadomo, że wyszedłem na Antychrysta. Mi? Nie wiem, jak to sprawdzić. Przeczytaj. Czy jest tak? Szaweł ciągle jeszcze. Szaweł to jest Nowy Testament. Tak? Dzieje apostolskie. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę. No i niestety. Czytałem pod kołdrą latarkę Dzieje Nowego Testamentu. Dzieje apostolskie. I to jest sensacja, że Wojtek Piela. Chciałem już na pierwsze. Ale patrz, ale nie ukrywam, że chciałem się jeszcze trochę też pobawić. Wiesz, tak myślałem, że jeszcze ale
Chciałem powiedzieć, że no, ten nie robi błędów, to nie robi nic. Myślę, że musimy wyciągnąć wnioski z tego, co wydarzyło się w tym ostatnim spotkaniu i będziemy pracować ciężko w tunelu aerodynamicznym. Już wiemy, że i do Ramza, jedziemy do Ramza. Tak. Już wiemy, że Damian wygrał, ale jeszcze jest jedno pytanie, jeden na jeden, z kim się chcesz zmierzyć? Może z Kowalem. Tak? No z Kowalem, z legendą. Pojedynek na piłkarzy, którzy w swoim klubie grają obecnie z numerem 10 na całym świecie. Zaczyna Damian. Wojtku, uwielbiasz go, lecimy. Messi. Ansu Fati. To będzie tyle. Ale numer. Z dziewiątkami byłoby łatwiej, tak, nie? Tak, tak, tak. Po prostu teraz wiesz. Było tydzień temu. Ale mnie tutaj teraz. Widzę, jak to gra z dychą. Powiedz, ja nie wiem, kto w Legii gra z dychą. W Legii też nie wiem. Legii to nikt, no bo zastrzeżony przecież w Legii. A, tak? No widzisz. No bo daj. Żałuję, Kowal, że nie sprawdziłeś. Już mogę to powiedzieć. Co? Messi nie gra z dziesiątką w Paryżu. No, no tak, z trzydziestką, kurde. A to widzisz. A tak wiesz. Ale już po ptakach. Luka Modric. No i co teraz? Na Ekstraklasę popatrz. No właśnie nie znam żadnego. Co to ja się nie przeglądam ich numerom, co mają na plecach. Za tym mecz odwołują, trochę śniegu spadnie. Nie, ale nie chodzi o to. Ja nie zwracam uwagi na numery w ogóle. Raczej, wiesz, niektóre zespoły w ogóle nie widać ich numerów. Mają takie koszulki porobione, że... Też prawda. Że, wiesz, numery patrz. A skarbów kibica nigdy nie czytam, no to wiesz, jak to jest. Bo po co? Co mnie interesuje? Jego wzrost, waga i ile napierdzi w stołek. Plus jakim klubie grał. Żeby w quizie był jeszcze. No i... To nie, to dziennikarzy jest nie, nie czytasz skarbów kibica i za chwilę nie będzie żadnych. Już nie będą drukować. Jak nie? 90minut.pl to jest najlepszy skarb kibica. I codziennie odświeżany. Przychodzi transfer i jest, a tutaj czekasz, idziesz do kiosku i patrzysz, nie ma. Bez sensu wydawane pieniądze. No nie będzie już gazet za chwilę właśnie. No. Telefonie skarczy. Dziesiątką w polskiej ekstraklasie. Ko ja bym sobie mógł wymyśleć. Dobra, Pierdek nazywał Lechii Gdańsk. Ale nie, to chyba on ma chyba inny numer. Lechii Gdańsk. Kto tam biega z dziesiątką na plecach? Nie no, kuźwa, pomylę się. Dobra, wale! Gajos! Marek Hanuszek. Gajos nie gra z dziesiątką. Co? Gajos nie gra z dziesiątką. Nie sprawdził, no to chyba Diabate chyba. Nie pamiętam szczerze, możliwe. Chyba Diabate. Tak mówię ciekawostkowo. Gajos? Marek Hanuszek. Blef. Blef. Hanuszek ma 25. I tak. Ile Kletniowski ma dychę. I tak, no właśnie. Kowal wygrał. Plus 2 punkty. Widziałem to karnego strzelał wczoraj, nie? Plus 2 punkty dla Kowala, minus dla Damiana. Zobaczmy klasyfikację końcową. Letniowski, nie? Letniowski, no. No jak strzelał karnego? Źle. No źle. Ale numer został. No. Tak to wygląda. Panowie, dziękuję wam. Gratulacje. Ale za finałową tutaj. No, gratulacje, ty wygrałeś. No. Dziękuję, Damian, że wpadłeś, jak się bawiłeś. Znakomicie, jak do tego doszło, nie wiem, że wygrałem. Martwiłem się, żebym tutaj wszystko ogarnął, ale super atmosfera. I kochani, oglądajcie. I zapraszam bardzo serdecznie na kolejne odcinki. Zobaczymy, czy będę dalej tutaj zapraszany. Ale dziękuję za zaproszenie. Było super, naprawdę. To zależy, jaką parodię mnie zrobi. Właśnie. Czuję presję. Tak jest. Wchodźcie na Twittera Damiana Bombola, który tam rzuca swoje parodie i impresje. Masz jeszcze... Nie mam Instagrama na przykład, więc nie wiem, czy... Instagrama też mam, tak. Zapraszam. Na Instagrama wpadajcie i na Filmweba przede wszystkim, bo trzeba... Potrzebuję gwiazdek. Między Hopkinsa a Spacey'a wrzucić Damiana w rankingu Filmwebu. Potrzebujemy dużo gwiazdek. Tak jest. Przypominam też, że partnerem naszego quizu jak co tydzień było KFC. W linku w tym filmie macie link, w opisie tego filmu macie link, przez który możecie zamawiać, do czego serdecznie zachęcamy.
A wam za dzisiaj już dziękuję. Oglądajcie też nasze inne produkcje, tak jak poprzedni quiz, bo warto. A wam dziękuję. Wojtek Kowalczyk. Papa, siema. Mateusz Janiak. Ja dziękuję i mam kosę z dekarzami od dzisiaj. Tak. Kończ karierę dekarzu. Damian Bombol. Wojtek Piela. Piąteczka. Wojtek. Czytajcie Pismo Święte. Dziękuję bardzo. Wojtku, dziękuję bardzo. Super zabawa. Piąteczka, żółwik. Do zobaczenia. Do zobaczyska. Biegaj. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Niespaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij